Dobry wieczór, Kuba Wieliński, witam w magazynie Fan Club Studio. Perfekcyjny Lech i wyrachowana Warta w ten weekend. Wynik tych działań to 6 punktów dla poznańskich drużyn w PKO BP Ekstraklasie i Betclic pierwszej lidze. O tych meczach porozmawiam z moim Państwa gościem, a jest nim dzisiaj Filip Modrzejewski, Sport.pl i Prawda Futbolu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie, zobaczmy sobie na wyniki z tego weekendu. Lech Poznań wygrywa z Jagiellonią 5-0. Efektowne zwycięstwo przy Bułgarskiej. Z kolei Warta Poznań wygrywa w Krakowie z Wisłą 1-0. To był przedziwny mecz, do niego sobie przejdziemy później, ale tak ogólnie, no faktycznie, chyba mogą być zadowolone poznańskie drużyny z takich wyników. No zdecydowanie dawno takiego weekendu nie było, zwłaszcza z perspektywy Warty Poznań, dla której jest to bardzo ważne zwycięstwo i kolejne w Krakowie, bo jeszcze pamiętamy mecze w Ekstraklasie, gdzie ten teren też bardzo leżał warciarzom, ale tak jak patrzymy na te wyniki, to już same one mówią, że to były zupełnie inne mecze i tak naprawdę to jest chyba najdobitniejsze. Lech zagrał koncertowo w ofensywie, a Warta rozkręcała się. Początkowe problemy, gdzie tak naprawdę poprzeczki, obramowanie bramki i szczęście ratowało ją od straty gola, ale potrafiła to wykorzystać i to była taka trochę Warta, którą pamiętamy z meczów z Ekstraklasy. To właśnie chciałem powiedzieć, że w końcu wyszło na Warty, tak jak to było jeszcze w Ekstraklasie, więc zobaczmy sobie, jak przebiegał mecz w Poznaniu Lecha z Jagiellonią. Zapraszam na krótki materiał. Lech Poznań rozgromił mistrza Polski Jagiellonię Białystok aż 5-0. Jeszcze przed przerwą goście otrzymali czerwoną kartkę, a gole dla Lecha strzelali Sousa, Hotić, Szymczak i Jagiełło, a raz białostoczanie sami wbili sobie piłkę do bramki. Myślę, że to był bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. To mój pierwszy sezon tutaj i spodziewałem się wiele po Jagiellonii. W końcu są mistrzami Polski. Wygrywamy 5-0, czuję, że zdominowaliśmy to spotkanie, szczególnie w pierwszej połowie meczu, bez względu na czerwoną kartkę. Spodziewaliśmy się może trochę lepszej gry z ich strony, chociaż też mieli swoje okazje, mieli momenty, w których utrzymywali się dłużej przy piłce, w których wychodzili spod naszego pressingu. Myślę, że było ich mało, co bardzo dobrze świadczy o nas, o naszej dyspozycji dzisiaj. Mimo jednostronnego meczu piłkarze Lecha czują jeszcze mały niedosyt. Uważam, że jeszcze początek drugiej połowy mogliśmy więcej zmieniać strony, żeby ich trochę, po prostu żeby musieli więcej biegać, wtedy jeszcze większe przestrzenie pomiędzy liniami zwłaszcza by się stworzyły i tych sytuacji moglibyśmy sobie stworzyć nawet jeszcze więcej. Trener Nils Fredriksen jest zadowolony z tego, że zespół tym razem wykorzystał swoje okazje i mogąc zdobyć rywala po przerwie, zrobił to bez skrupułów. Two things that I really like a lot. The first thing was that we... Dwie rzeczy, które mi się dziś naprawdę podobały. Pierwsza, utrzymaliśmy napór w drugiej połowie. Graliśmy wcześniej mecze, gdzie prowadziliśmy, a po przerwie przestaliśmy grać. A dziś kontynuowaliśmy nacisk, presowaliśmy i graliśmy szybką piłkę. But today we continued pushing and pressing, playing fast. W trzecim kolejnym meczu przeciwnicy Lecha otrzymali czerwoną kartkę, ale zdaniem trenera kolejorza nie ma w tym żadnego przypadku. I would say that it was absolutely not a coincidence that we get all these things today because we were pushing. To nie był przypadek, że to się wszystko wydarzyło. Naciskaliśmy na rywala tak mocno, tak często stosowaliśmy pressing w polu karnym przeciwnika, że czerwona kartka i rzut karny dla nas w tym meczu to jest naturalny wynik naszej pracy. It is not a coincidence. It is just taking out of the game picture where we were pushing all the time and therefore it's natural. Na trybunach zasiadało ponad 33 tysiące kibiców. Za tydzień, gdy Lech będzie po raz kolejny podejmować rywala u siebie, a będzie nim Śląsk Wrocław, frekwencja znów zapowiada się na poziomie powyżej 30 tysięcy widzów. Świetne nastroje w sobotni wieczór przy Bułgarskiej. Lech wygrywa 5-0. Filip, to była absolutna dominacja, tylko dwa strzały Jagiellonii. No takiego meczu w Poznaniu nie widzieliśmy naprawdę dawno. Tak, to prawda. Tak naprawdę trzeba się cofnąć do pewnie tych czasów sezonu mistrzowskiego Macieja Skorży, gdy Lech wygrywał bardzo wysoko ze Śląskiem Wrocław czy z Wisłą Kraków. I tak naprawdę chyba już można odgonić stare demony
o których zawsze jak wspominaliśmy, że mecz z wysoką frekwencją, gdy ta frekwencja nagle rośnie z mocnym rywalem, teraz przyjechał mistrz Polski, Lech zwykle wtedy zawodził, a teraz naprawdę dowiózł i zagrał kapitalny mecz z bardzo silnym rywalem, tak naprawdę nie potrafiąc, rywal nie potrafił stworzyć sobie żadnej sytuacji, bo mogliśmy mówić, że Jagiellonia z tyłu wygląda kiepsko, traci te bramki, ale jednak w ofensywie, tak naprawdę ofensywą zdobyło Mistrzostwo Polski i pod tym względem to zespół był bardzo mocny, a w Poznaniu nie potrafił oddać celnego strzału, w sumie raptem dwa uderzenia na bramkę Bartosza Mrozka i to tak naprawdę jedynie do statystyk były to strzały. No tak, są loże VIP, są dobre miejsca na stadionie, ale chyba Bartosz Mrozek miał najlepsze miejsce do oglądania tego meczu. No tak, to świeżne. Mimo wszystko perspektywa Murawy pod względem jakby oglądania meczu, czy to nawet trenerzy ci to powiedzą, że przy liniach bocznych tam niekoniecznie to jest najlepsza perspektywa, raczej tam kilka rzędów wyżej, gdzie oglądają spotkania analitycy, a mieli co oglądać, bo jednak powtarzalność skoków pressingowych Lecha, powtarzalność akcji jest naprawdę imponująca, więc tak naprawdę nic, tylko się z tego cieszyć, tym bardziej, że z meczu na mecz rosną nowi zawodnicy i Lech też odbudowuje zaufanie kibiców, jednak wszyscy pamiętamy, co działo się na początku sezonu, może powiem inaczej, drużyna odbudowuje zaufanie kibiców, bo niekoniecznie gdzieś zarząd zapewne, biorąc pod uwagę te relacje, nic tutaj się nie poprawi w dłuższej perspektywie kilkumiesięcznej, ale drużyna odzyskała zaufanie kibiców, jednak sam fakt, że publiczność czy społeczność Lecha już czeka na następne mecze, tak naprawdę po tym spotkaniu z Jagiellonią jakby liczba biletów na kolejne spotkanie ze Śląskiem Wrocław znacząco wzrosła. To podaje, że 7 tysięcy w dwa dni, to jest jednak wynik bardzo dobry. Nie musiał się wkupywać specjalnie nie z Frederiksen, to było zakochanie się od pierwszego wejrzenia w tym trenerze. On też powiedział na konferencji właśnie to, że cieszy się, że w końcu udało się dobić tego rywala, kiedy była taka możliwość, bo były takie mecze w tym sezonie, gdzie jednak po przerwie nieco Lech spuszczał z tonu. No, było widać ten głód, tę chęć walki jeszcze w doliczonym czasie gry, bo te trzy ostatnie bramki padły dosłownie w ostatnich 10 minutach. No, to jest taki Lech, którego naprawdę chce się oglądać. Tak, tego też trochę mi brakowało, tego też przyznam, że oczekiwałem. Może nawet niekoniecznie na wyjeździe na przykład w Mielcu, gdzie Lech całkowicie też spuścił z tonu i w zasadzie kontrolował ten wynik i druga połowa była bardzo senna, ale przede wszystkim w Poznaniu, gdy faktycznie przychodzi ci 30 tysięcy widzów, gdy masz mecz jeden w tygodniu, tak naprawdę nie masz większej okazji do zaprezentowania się. Nie musisz myśleć o tym, co czeka cię za 3 dni. Tym bardziej rezerwowi, mając takich rywali w podstawowej jedenastce, takich konkurentów do gry, no też muszą przez te 15-20 minut, które dostają na Murawie, też się wykazać. I w tym meczu zrobili to doskonale, bo tak naprawdę mówimy o tych trzech golach w ostatnich 10 minutach, ale ich spokojnie mogło być więcej, choć wydaje mi się, że i tak pod względem liczby wykreowanych sytuacji ten mecz z Pogonią trudno będzie przebić. No Michał Gurgul nawet mówił, że no mogło tych sytuacji być jeszcze więcej, ale to też pokazuje, że mamy 5-0, a jest gdzieś ten głód. Ja bym się jeszcze trochę skupił może na trenerach, na Nielsie Frederiksenie i Sindre Tielemansie, bo to jest też coś, co widzimy już regularnie przy innych drużynach, w innych ligach, ale po każdej bramce zespół zbiera się przy linii bocznej, są instrukcje, tutaj cały czas jest praca. Też gdzieś na Twitterze wyczytałem właśnie, że to teoretycznie proste zadanie było po prostu wejść i nauczyć pracy tych piłkarzy, no ale jak widać chcą się uczyć, chcą słuchać tych wskazówek, bo ten sztab dwuosobowy, bo resztę piłkarze już znali, no to jest jednak taki sztab, któremu warto ufać. Tak, i mam nadzieję, że liczę na to, że nie jest to jedynie efekt takiego pierwszego wrażenia też u drużyny, że faktycznie zaufali w metody treningowe Frederiksena i to jest w tym momencie coś, co działa i funkcjonuje również wewnątrz tej drużyny, bo to widać, że Niels Frederiksen też jest człowiekiem i trenerem dobrze, twardo stąpającym po ziemi. To też widać po jego jakby zachowaniu w szatni po meczu, gdy przemawia do drużyny, czy też na konferencjach prasowych. I
Nie chcę mówić tak jak niektórzy eksperci, zobaczymy co się wydarzy przy pierwszym kryzysie, ale też liczę na to, że ten zespół będzie jeszcze bardziej elastyczny, no bo nie ma co ukrywać, że sposób gry Lecha to jest pewne nowum dla drużyn z ekstraklasy, ale zaraz pozostali konkurenci, rywale będą wyciągać wnioski z tych spotkań. To było za Vanden Broma, kiedy Lech też grał efektownie, też grał ofensywnie, ale liga się nauczyła tego Lecha Poznań. Tak, więc też liczę na to, że Niels Frederiksen będzie trenerem bardziej elastycznym niż pozostali ci, którzy byli niż jego poprzednicy. Pewnym nowum też jest fakt, że nie mówimy teraz o jednym, dwóch piłkarzach, chociaż Mikaelisach, Dino Hotisz to są ci przewodniczący, jeżeli chodzi o klasyfikację strzelców w drużynie z Poznania, ale jednak jest tych 11 trybów w pierwszym składzie i każdy z nich funkcjonuje bardzo dobrze. Wchodzą ludzie z ławki, jest konkurencja, jest też duża jakość. No to też jest coś, czego w Poznaniu nie było dawno. No tak, zdecydowanie. I każdy piłkarz może poza pojedynczymi wyjątkami jest tak naprawdę na maksymalnym poziomie pewności siebie. I to jest chyba największa różnica. Oczywiście możemy mówić o sposobie gry zespołu pod względem taktycznym, pod względem struktury gry, organizacji gry. To stoi na wysokim poziomie, ale to by się nie udało, gdyby nie wzrosła pewność siebie. To w zasadzie no, pewna korelacja między tymi czynnikami, ale uważam, że ona jest kluczowa, bo jakby odpowiednia mentalność pozwala ci wykonywać te zadania na boisku i widać, że zawodnicy Lecha no to teraz pod tym względem są na bardzo wysokim poziomie. Nawet no, taka próba jak Afonso Souza, czy nawet samego podania Joela Pereira przy pierwszej bramce o tym świadczy, bo jeden i drugi zrobił to na pełnym luzie i wtedy to wychodzi, wtedy wychodzi bardzo dużo i nic, tylko z tego się cieszyć i to jest to, czego brakowało no, między innymi w poprzednim sezonie, no bo nikt, Niels Frederiksen też nie jest czarodziejem i nagle nie nauczył tych zawodników grać w piłkę. No pewnie, pewien rozwój piłkarski nastąpił, ale jednak aspekt mentalny również należy podkreślić, że on bardzo poszedł do góry. Wraca w internecie, w mediach społecznościowych ta stop klatka z transmisji z meczu z Widzewa Łódź, kiedy Dino Hotisz i Jesper Karlström biją się wręcz o piłkę, żeby wykonać rzut wolny. Wiemy, gdzie jest teraz Jesper Karlström i chyba nie narzeka na to, gdzie jest, bo jest u Kostrunia, który też sobie radzi świetnie w Udinese w Serie A. Na Dino Hotić ma drugi mecz z rzędu z golem z rzutu wolnego. Nie pamiętam, kiedy Lech zdobył w dwóch kolejnych meczach bramkę z rzutu wolnego, ale to jest taki chyba też symboliczny obrazek, że pewna era, pewien mental się w Lechu skończył i zresztą to była ostatnia porażka Lecha w tym sezonie. Tak, chociaż nie dorabiałbym do tego może przesadnej ideologii, również z uwagi na jakby też moment tej sytuacji, o której wspomniałeś, że to jednak był dopiero drugi mecz. Lech przegrywał na dość gorącym terenie, raczej tam wtedy głowy były rozgrzane i atmosfera też nie była tak dobra, jaka jest teraz, czy jaka była pewnie przy okazji meczu z Jagiellonią, więc na pewno gdzieś nie doszukiwałbym się tutaj przesadnej teorii, ale tak, na pewno to jest również aspekt, o którym wspomniałem wcześniej, czyli ta pewność siebie, że po prostu Dino Hotić pewny swoich umiejętności podszedł do tej piłki i oddał taki strzał. On może nie był ultra precyzyjny, bo gdzieś też można doszukiwać się błędu Maksymiliana Stryjka, ale właśnie chodzi o ten fakt próby, że po prostu wierzył w to, że uda mu się zdobyć z tej pozycji bramkę, więc tak też rzeczywiście się stało. Lech w ogóle miał w tym sezonie mało takich momentów. Ten Widzew trochę przywołałem, ale tam było tak naprawdę 10-15 minut, które było słabe. Z Rakowem mam wrażenie, że Lech po prostu wyszedł po 0-0 i otrzymał 0-0, a poza tym momentów słabości ja w tych 8 meczach nie widzę po prostu. Póki co. Nie, no tak, oczywiście, to bardzo cieszy, tym bardziej, że widać z meczu na mecz też progres. To nie jest tak, że na przykład Lech mocno wystartował i jakby jedzie na tym entuzjazmie. No, to widzieliśmy wiele razy. Tak, ale tu mam wrażenie, że jednak, no tak jak wspomniałeś, no, nawet ten pierwszy mecz z Górnikiem, to widać już było pewne symptomy lepszej gry niż wiosną, no bo trudno, żeby nie było inaczej, ale potem, tak jak wspomniałeś, był ten Widzew w międzyczasie mecz z Lechią, z Rakowem, no to były mecze, do których faktycznie pewnych elementów można było się przyczepić, no ale jakby kolejne spotkania, czy z Pogonią,
czy ze Stalą Mielec. No widzisz, no chociażby z Pogonią można było mieć sporo zarzutów do skuteczności, no ale potem przyszedł mecz ze Stalą Mielec, gdzie w zasadzie no to już było na zdecydowanie wyższym poziomie i z Jagiellonią to już w ogóle o czym świadczy liczba zdobytych bramek i to jest teraz jakby zastanawiające, że czy może ktoś by powiedział, że powodem do niepokoju, jak Lech dalej się będzie rozwijał w kolejnych tygodniach. Z tym, że i z Pogonią i ze Stalą było widać, że jest kontrola, że ten wynik raczej się nie zmieni, ale też to, co mówił trener Niels Frederiksen, zresztą też powtarzali to piłkarze w Migzonie, zresztą oni chyba wcześniej to powiedzieli, pytałem jednego i drugiego, że ta czerwona kartka to nie jest przypadek, bo te skoki pressingowe, o których też mówiliśmy, one są intensywne, one są regularne, one są wykonywane przez długi czas tego spotkania. No i właśnie w podobnym czasie, co w meczu z Pogonią Szczecin, sytuacja, w której Lech takim skokiem właśnie eliminuje jednego z piłkarzy rywala, no to jest też coś, gdzie to może nie jest tak do końca widoczne, ale trzeba to zaznaczyć, że Lech pracuje właśnie też i tak, taką brudną pracę wykonuje, może o tak to nazwę. No wydaje mi się, że to jest wręcz kluczowe, bo myślę, że sporo zastrzeżeń było do Lecha w poprzednich miesiącach również o tą pracę bez piłki, że jednak już nawet nie mówię stricte o tych przebiegniętych kilometrach, ale jednak 8-10 km różnicy tak, jest. Tak, tak, no to jest jakby jeden różnica. Zawodnik tak. Dodatkowy, nie? Ale właśnie ja myślę, że najlepiej to widać no, po samej liczbie straconych bramek, no ale Lech tak naprawdę broni swojej bramki na połowie przeciwnika, tak trzeba o tym powiedzieć, że jednak temu służą te skoki pressingowe, nie tylko oczywiście, żeby jak najszybciej zaatakować bramkę przeciwnika, gdy uda się odzyskać piłkę, ale również, żeby nie dopuszczać rywala na swojej połowie do groźnych sytuacji. Tak naprawdę no, często rywale ograniczają się do dośrodkowań z głębi pola, a tam Alex Douglas i Antonio Milić naprawdę wykonują kawał dobrej roboty. Świadczy o tym kolejne czyste konto Bartosza Mrozka i tak naprawdę no, wyłączając mecz z Widzewem, bo faktycznie tam pewne problemy się pojawiły, bo to rywal zaatakował bardzo, bardzo wysoko, przepraszam, no to ten pojedynczy gol stracony z Lechią, wynikający, nie umówmy się, z dużej dekoncentracji, sprawia, że przy Bułgarskiej Lech praktycznie byłby nie do ruszenia. Te czerwone kartki, o których wspomniałeś, no to najlepiej świadczy o tym fakt, że one były bardzo podobne. Czy wszystkie czerwone kartki, czy to z Pogonią, czy ze Stalą Mielec, czy z Jagiellonią, wynikały nie z brutalności faulu, ale z tego, że zawodnik Lecha wychodził na czystą pozycję. Co jeszcze należy podkreślić, to jednak fakt, że uważam, że te napomnienia jakby nie miały żadnego wpływu na wynik końcowy. No bo dobra, ze Stalą Mielec to już była doliczona czas gry, ale z Pogonią no to Lech tak naprawdę już w tym momencie powinien prowadzić 2-0, a druga połowa to już była po prostu kwintesencja i kontynuacja gry z pierwszej połówki, a z Jagiellonią tak naprawdę było podobnie, że już w zasadzie Lech napoczął tego rywala i w tamtym momencie to momentum było zdecydowanie po jego stronie i tak naprawdę nawet pomimo tej czerwonej kartki, gdyby ona się nie wydarzyła, to i tak byśmy czekali tak naprawdę na kolejne gole. Ten wynik byłby pewnie zbliżony, trzeba to jeszcze odnotować głośno, 6. czyste konto w tym sezonie, 5. z rzędu. Lech, no tak jak mówiłeś, powoli staje się nie do ruszenia, w niedzielę do Poznania przyjeżdża Śląsk-Wrocław. Są pewne obawy, nie dlatego, że ta seria Lecha rośnie, tylko że ten Śląsk gdzieś w ostatnich latach zawsze te problemy Lechowi sprawiał. To prawda, tym bardziej, że spodziewam się zupełnie innego meczu niż z Pogonią czy z Jagiellonią. No, skupiam się przede wszystkim o tych meczach domowych, bo jednak teraz też przy Bułgarskiej to spotkanie się odbędzie, że jednak Pogoń czy Jagiellonia nawet w swoim planie na spotkanie z Lechem nie mogły uwzględniać głębokiej defensywy, bo po prostu to są zespoły, które tak grać nie potrafią. Jednak To są zespoły, które szukają mimo wszystko gry w piłkę. Śląska o to przy Bułgarskiej nie podejrzewam i to jest właśnie jeden z tych meczów, w których Lech też będzie musiał dać odpowiedź, czy sobie z takimi zespołami poradzi, bo jednak przy 3/4 drużyn, które przyjadą na Bułgarską, no podejrzewam, że zaprezentują taki sposób gry, jaki zaprezentuje Śląsk w niedzielę, czyli raczej gra na 20-30 metrze od własnej bramki w niskim pressingu. Zresztą no Śląsk zwykle tak grał w Poznaniu. Pamiętamy przecież jeszcze mecz na wiosnę. To wyglądało bardzo podobnie, zwłaszcza za Jacka Magiery, ale wydaje mi się, że przy tak rozpędzonym Lechu
no to taki sposób gry przy Bułgarskiej zaprezentuje zdecydowanie więcej drużyn niż tylko Śląsk. No ale też Lech myślę, że dobrze sobie radzi z dystrybucją piłki, że gdzieś ta piłeczka chodzi, jak to się mówi, i że zobaczymy może mniej efektownego Lecha, ale bardziej konkretnego. No zobaczymy, mam nadzieję. W sensie no, akurat gra w ataku pozycyjnym skłania cię do tego, żeby grać efektownie, bo jednak musisz gdzieś również w sposób niekonwencjonalny szukać luk w szeregach defensywnych rywala. Śląsk Wrocław ma problemy, ale Śląsk Wrocław jest drużyną pod wodzą Jacka Magiery, która potrafi ustawić się defensywnie pod ten konkretny mecz. Lech na razie prezentował się bardzo dobrze w ataku pozycyjnym, aż zaskakująco dobrze, co pokazał chociażby mecz z Pogonią, gdzie owszem, jednego zawodnika mniej, ale kompletnie nie miał żadnych problemów w drugiej połowie, aby kreować sobie sytuacje strzeleckie, więc mam nadzieję, że podobnie będzie teraz, a jak nie, to może znowu Dino chodzić z rzutu wolnego, rozwiąże problem. Pojawiło się kolejny gdzieś obszar, w którym Lech może zdobywać bramki, ale tak, teraz... ale to jest istotne, bo tak, jeśli oczywiście mówimy o właśnie między innymi, nie wiem, no, rzut wolny, czy nawet ten strzał z dystansu Afonso Souzy, to są aspekty gry, elementy, które zmuszą przeciwników do wyjścia wyżej za danym zawodnikiem na 20-25 metr, a to zawsze tworzy przestrzeń też, żeby zagrać za linię obrony, a widać, że Lech w tym elemencie jest bardzo mocny. No, niektórzy do niedawna jeszcze lekceważyli rzuty z autu, szczególnie w ekstraklasie. Myślałem, że Islandia w 2016 roku nauczyła Europę, że to też jest wartościowy stały fragment gry. No, w Lechu Poznań na rzuty wolne trzeba było czekać od Barry'ego Douglasa, chyba z tej jego pierwszej kadencji jeszcze, bo miał gola z Brookbetem bodajże po powrocie. A jeszcze był Nika Kwekweskili z Lechem Gdańsk. I to był chyba ostatni gol rzutu wolnego, jeśli dobrze kojarzę, ale to, no to jest odległe czasy. Odległe czasy na pewno. Teraz przejdziemy sobie chyba do największego absurdu tego weekendu w polskiej piłce. Wisła Kraków, Warta Poznań. Warta wygrywa, co absurdem nie jest, ale absurdem jest to, że Wisła oddała w tym meczu ponad 30 strzałów. No i nie zdobyła gola i to zrobiła po raz kolejny w tym sezonie. Tak, absurdów w tej kolejce w Krakowie było jeszcze więcej. Bo... sportowy, aspekt sportowy tak, poruszamy. Ale wiesz co, miałem bardziej na myśli to, co wydarzyło się na meczu przy Kałuży i Krakowie Pogoń, tak, tam również jakby poza sportowe sprawy, ale przy Reymonta po meczu. Choć sportowo też, bo Pogoń chciała ten mecz grać, no i go przegrała. Tak, ale poza sportowe sprawy również miały miejsce po meczu przy Reymonta. Tak. No bo to był mecz absurdalny, ale mnie takie mecze już jakby, oczywiście będziemy mówić o Warcie, ale w kontekście Wisły już przestają dziwić, bo jakby skoro to jest kolejny taki mecz, który Wisła przegrywa w pierwszej lidze, to też już nie jest przypadkiem. A to jest trzeci sezon i to tak, nie jest druga sytuacja w tym sezonie, tylko jeszcze wcześniej. Zwłaszcza, że teraz już Wisła, oczywiście mecze zaległe, jakby mit meczów zaległych w polskiej piłce jest wiecznie żywy, no ale po wczorajszym zwycięstwie Chrobrego Głogów wylądowała w strefie spadkowej pierwszej ligi, co jest wręcz niesamowite i w tym momencie nawet według wyliczeń statystycznych no, ma więcej szans na spadek niż Warta Poznań. 5% według Piotra Klimka. Co wydawało się przed sezonem niesamowite, czy nawet w kilku ostatnich tygodniach, biorąc pod uwagę, jak Warta prezentowała się. Oczywiście w Krakowie miała sporo szczęścia, zwłaszcza w pierwszej połowie. No, w pewnym momencie ta dominacja Wisły była brutalna, bodajże 78% posiadania piłki, liczba wykreowanych sytuacji, poprzeczki, słupki. Naprawdę... No Jędrek Grobelny też trochę od siebie dodał, tak, trzeba powiedzieć. Oczywiście, że tak. Tego było naprawdę mnóstwo. No, patrząc na Wartę w pewnym momencie, mam nadzieję, że się nikt nie urazi, ale miałem wrażenie, jakby na Reymonta przyjechał zespół drugo-trzecioligowy, a nie pierwszoligowy, ale ten strzelony gol z rzutu karnego, mam wrażenie, że całkowicie odmienił Wartę i całkowicie odmienił Wisłę, bo w drugiej połowie, no umówmy się, że to Warta była bliżej strzelenia drugiego gola niż Wisła wyrównania. Wisła stała się chaotyczna, bardzo nerwowa. Akcje były przeprowadzane jak najszybciej, a tak nie dało się tak naprawdę rozmontować dobrze broniącej Warty w drugiej połowie, która no, niektóre kontry to można było się łapać za głowę, jak poznaniacy tego nie wykorzystali, ale na szczęście udało się dowieść to zwycięstwo i czasami mówimy w piłce o jakichś meczach założycielskich, no to na pewno dla Warty w pierwszej lidze takim spotkaniem może być mecz z Wisłą. To miało być moje właśnie kolejne pytanie. Czy takiego meczu właśnie potrzebował Piotr Klepczarek? Bo nie chcę też tutaj znowu gdzieś uderzać w Wartę, ale każdy mecz tego sezonu wyglądał bardzo podobnie. Po prostu nie wyglądał. I
teraz w końcu, mając może nie najlepszy styl, ale mając wygraną z Wisłą Kraków, co jednak jest, jest to marka w pierwszej lidze, jest to drużyna, która się bije gdzieś o tę ekstraklasę cały czas, od kiedy z niej spadła. No i myślę, że teraz właśnie, kiedy Arka przyjedzie do Grodziska w sobotę, to będzie prawdziwa weryfikacja Warty Poznań? Zaczekałbym, aczkolwiek no, Piotr Klepczarek ma ten atut w postaci wzrostu morale, ale na tym nie da się przejechać zbyt długo, jednak nie da się znów mieć tyle szczęścia w przypadku Warty, co było w tym spotkaniu. No jednak Arka też w tej kolejce udowodniła wysoką skuteczność, rozbijając kolejnego rywala u siebie, więc tam też tak naprawdę możemy mówić o podobnej sytuacji, bo też zmienił się trener, też na pewne problemy Arka odpowiedziała w tej kolejce. No to jest druga ofensywa ligi, mm-hmm. 17 bramek strzelonych. No tak, więc i tam jest w przypadku Wisły, no jednak dużo więcej zależy od pojedynczego zawodnika, jakim był Angel Rodado. No w przypadku Arki jednak ta defensywa Warty w kontekście tego rywala no będzie musiała być jeszcze silniejsza, jeszcze bardziej szczelna, ale być może ta druga połowa w Krakowie będzie takim kolejnym punktem odniesienia dla Warty, że jednak ona też potrafi z trudnym rywalem na trudnym terenie, gdy ta pewność siebie, o której też mówiliśmy w kontekście Lecha, która wtedy wzrosła, że zobaczyli, że z tym rywalem można pograć, no to skoro udało się z Wisłą, no to dlaczego nie z każdym innym rywalem w tej chwili? No tutaj też wynik odgrywał ten scenariusz, który się później dział, no dlatego właśnie pytam, czy to będzie weryfikacja na Arce, no bo Arka już prezentuje jakiś poziom wyżej, no zobaczymy, ta sobota będzie na pewno ciekawa. Jeszcze jedna też myślę, że ważna rzecz do odnotowania, Warta jest dla nas takich różnych ciekawych akcji społecznych, no i reaguje też na sytuację w kraju, będzie organizowana zbiórka dla powodzian, no i już w czwartek będą przekazane te dary do Odry Opole, czyli tam, gdzie w Opolu ta potrzeba jest jedna z większych. No myślę, że warto po raz kolejny Wartę pochwalić za tego typu działania. Tak, oczywiście fakt jednoczenia się z ofiarami zawsze jest godny podziwu i zawsze wszelką formę pomocy, niezależnie jaka ona jest, należy doceniać, bo pomoc nigdy nie jest obowiązkiem, ale jest takim darem od serca i myślę, że czy Warta liczy, że może Lech w kontekście meczu Śląska, który też jakby stworzył swoją akcję, też wspomoże to, co się dzieje na Dolnym Śląsku i ogólnie w kontekście pomocy dla ofiar Powodzi. No to są na pewno gesty, które warto pochwalać. Pora już podsumować sobie to, o czym rozmawialiśmy dzisiaj w programie. Zobaczmy sobie raz jeszcze może na wyniki, bo warto takie wyniki oglądać, póki możemy się z tego cieszyć. Lech wygrywa z Jagiellonią 5-0, Warta z Wisłą 1-0, tabela PKO BP Ekstraklasy po 8 kolejkach, Lech na czele. Śląsk bez tego zwycięstwa to już jakby takie demony przeszłości. Oj tak, zdecydowanie tak. Z kolei w pierwszej lidze Warta ponad kreską, 8 punktów, tak jak mówiliśmy, Wisła w strefie spadkowej. I jeszcze Filip, jedno słowo, bo ja co kolejkę jestem pełen podziwu dla Brukbetu. To, co zrobił Marcin Brosz w Niecieczy, to jest dla mnie coś niepojętego, z tym, że jak znam życie, to za rok będziemy mówić, że no ten Brukbet jest jednak za silny na pierwszą ligę, ale na Ekstraklasę jeszcze za słaby. Znaczy, największym problemem zespołów, które całkowicie dominują pierwszą ligę, jest fakt, że one nie odnajdują się w Ekstraklasie. Tak naprawdę paradoksem dużym jest to, że najlepiej w Ekstraklasie potrafią poradzić sobie zespoły po barażach, między innymi. Czy to był właśnie... Szkoła życia. Tak, ale czy to Puszcza, czy to Warta, czy nawet w tym sezonie Motor Lublin, jak doskonale to widzimy, bo jednak sposób gry jest zupełnie inny, że jednak już nawet przez te baraże, gdzie musisz bardziej zabezpieczyć defensywę, bo to pojedynczy mecz. No a LKS, który wchodził i grał ofensywnie, dostawał czwórkę. Tak samo Miedź Legnica w przeszłości, no to są zespoły, które nie potrafią dostosować swojej gry. Nie można przenieść gry z pierwszej ligi na Ekstraklasę. I to jest jedynie ta niewiadoma, że no jednak niestety, być może przykro to mówić, ale w Ekstraklasie Beniaminek musi częściej zabijać mecze, niż jednak próbować grać w tą piłkę. Trzeba mieć twardy tyłek tak. Po prostu. Zobaczmy sobie jeszcze, jakie najbliższe mecze nas czekają. W sobotę o 14:30 10. kolejka Betclic pierwszej ligi Warta zagra u siebie z Arką, a dzień później w Ekstraklasie w 9. kolejce Lech podejmie Śląsk Wrocław. Szybkie typowanie wyników.
No liczę, że kolejny program będzie w równie dobrych humorach, więc w Grodzisku postawię na remis, a w Poznaniu przy Bugarskiej na zwycięstwo Lecha. No ja też, tak 0-0 w Grodzisku myślę i 3-0 w Poznaniu, no zobaczymy. Najwyżej będę odszczekiwał to w kolejny wtorek, a dzisiaj moim Państwa gościem był Filip Modrzejewski, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Kuba Wieliński, kłaniam się, do zobaczenia. Thank you.